płynął wartko z jądra ciemności, niosąc nas w dół ku morzu. Czarne kształty czołgały się, leżały, siedziały między drzewami, opierając się o pnie, lub tuliły się do ziemi we wszystkich możliwych postawach bólu, zgnębienia i rozpaczy. Pozwolono im wreszcie odpełznąć i wypoczywać. Umierali powoli. To nie ulegało wątpliwości. Te konające postaci były wolne jak powietrze i prawie równie niematerialne. Gdy stałem porażony zgrozą, jedna z tych istot podniosła się na ręce i kolana i powędrowała na szworakach w stronę rzeki. Tam w górze rzeki z pewnością spotka się pan z panem Kurcem. Kim jest pan Kurc? To bardzo wybitny człowiek. Jest kierownikiem stacji. Bardzo ważnej stacji w właściwym centrum zagłębia Kości Słoniowej. Przysyła jej więcej niż wszyscy agenci razem wzięci. No cóż, choćby z czystej ciekawości spotkam się z tym superagentem. A kiedy już się pan spotka z panem Kurcem, proszę mu przekazać, że tutaj wszystko jest w zupełnym porządku. Nie lubię do niego pisać, nigdy nie wiadomo, do czyich rąk list może trafić tam na stacji centralnej. A z panem Kurcem należy się liczyć. On zajdzie daleko. Dzicz poklepała go po głowie. I oto głowa stała się podobna do kuli z kości słoniowej. Dzicz popieściła go. I oto zwiądł. Zagarnęła go, pokochała, przeniknęła mu do żył i przykuła jego duszę przez niepojęty rytuał szatańskiego wtajemniczenia. Uprzedzono mnie o pańskim przybyciu. Ja go przeżyłam. Pan go znał dobrze? Ludzie tam prędko się poznają. Znałem go o tyle, o ile człowiek może poznać drugiego człowieka. I podziwiał go pan. Nie sposób było go znać i nie podziwiać, prawda? Był to człowiek wybitny. Nie sposób. Nie sposób było. Nie kochać go. Jakaż to prawda. Jaka prawda. Ale niech pan pomyśli, że nikt nie znał go lepiej niż ja. Szlachetna dusza ufała mi bez granic. Ja znałam go najlepiej. Pani znała go najlepiej. Pan jest jego przyjacielem. Pan musi być jego przyjacielem, skoro przysłał pana do mnie. Czuję, że mogę z panem mówić. Muszę z panem mówić. Chcę, żeby pan, który był świadkiem jego ostatnich słów, wiedział, że byłam godna tego człowieka. To nie jest dumna. Chociaż tak, jestem dumna, bo wiem, że zrozumiałam go lepiej niż ktokolwiek na ziemi. Sam mi to powiedział. Myślałem, że ziemia się pode mną zapadnie. Ale świat nie rozpada się od takich drobnostek. Nie mogłem powiedzieć jej prawdy. Zrobiłoby się ciemno. Przeraźliwie ciemno.